Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zadanie dotyczące sposobu rozwiązywania metody Simplex macierzowo. Generalnie chodzi o to, że jeżeli na przykład mamy cztery zmienne decyzyjne o określonych ograniczeniach, w dwóch ograniczeniach i one po przemnożeniu razy odpowiednie x nie mogą przekroczyć wartości brzegowych 2000 i 2800 i o określonych wartościach współczynnika funkcji celu, która dąży do maksymalizacji, czyli jej kryterium efektywności to maksymalizacja, w tym momencie możemy takie zadanie rozwiązać metodą macierzową. Jak to zrobić? Można to zapisać na początek w postaci zwykłej tablicy simplexowej, tak jak tutaj widzimy. Skąd się biorą te podkolorowania, to oczywiście sobie omówimy, ale generalnie zapisujemy pod odpowiednimi kolumnami wartości od x1 do x4, ale oczywiście musimy pamiętać o zapisie x5 i x6, czyli dwóch zmiennych bazowych, które są niezbędne do stworzenia pierwszej tablicy simplexowej. Skąd zapis x5 i x6? A to zapraszam do oglądania filmu, który mówi o zapisie postaci standardowej i kanonicznej, a związane jest to po prostu z tym, że nierówności, które mają znak mniejszości, czyli lewa strona jest mniejsza od prawej, wymagają dopisania odpowiednio jednej i drugiej zmiennej do kolejnych ograniczeń, żeby uzyskać postać kanoniczną, czyli tylko z ograniczeniami na równość. Tutaj oprócz tego, że mamy wymienione współczynniki funkcji celu, musimy w tym momencie wymienić współczynniki funkcji celu, ale tylko zmiennych bazowych. Zmienne bazowe są to takie zmienne, które mają układ zero-jedynkowy i ich jest tyle, ile mamy ograniczeń. To, że my mamy na początku cztery zmienne decyzyjne, wcale to dla nas nie powinno mieć żadnego znaczenia. Mamy dwa ograniczenia, a więc na siłę możemy zrobić tylko dwie zmienne decyzyjne, x5 i x6. Dlaczego one? Bo x5 posiada układ zero-jedynkowy i ta jedynka posiada wartość swoją dla pierwszego wiersza, a druga zmienna posiada w tym momencie swój układ zero-jedynkowy z jedynką w drugim wierszu, a więc musi być następujący układ. I w związku z tym, że współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych są 0, ja takie liczby tutaj wpisuję. Na początek o wartości zj liczymy zawsze mnożąc c, współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych, czyli te zaznaczone, razy odpowiednie kolumny, czyli to razy to, czyli poprawnie 0 razy 0,5 plus 0 razy 0,4, tu wynik. Potem 0 razy to plus 0 razy to, wynik. I tak po kolei wyjdą nam na początku same zera, żeby w tym momencie dowiedzieć się, czy dana tablica simplexowa jest optymalna, czy też nie, musimy policzyć współczynniki optymalności CJ minus ZJ. Jak to policzyć? No dosłownie przeczytać, jak to się liczy CJ minus ZJ. U góry mamy CJ, poniżej mamy ZJ. Czyli te elementy odejmuję od tych elementów i mam wyniki. Teraz, żeby się dowiedzieć, czy dana tablica simplexowa jest optymalna, czy też nie, my musimy pamiętać, jakie jest kryterium tej metody simplex w przypadku, gdy funkcja celu dąży do maksymalizacji. Ja nauczyłam się tego w ten sposób, że dana tablica simplexowa jest optymalna w momencie, gdy przy funkcji dążącej do maksimum każdy ze współczynników funkcji celu posiada wartość maksymalnie 0. A więc jedyne, co spełnia nam to kryterium, to jest zmienna x5 i x6. Pozostałe nie są optymalne. W związku z tym, że nie są optymalne, no to trzeba tą tablicę usprawnić, zmienić. Jeżeli w tym momencie najwyższym wartością jest 14, oznacza to tyle, że najlepiej kolorem zaznaczyć całą kolumnę x2, do której należy te 14 i możemy na pewno stwierdzić, że to zmienna x2 teraz wejdzie do bazy,
bo jej wartość 14 była najgorsza możliwa, najsłabiej spełniała kryterium efektywności funkcji celu. I teraz oznacza to tyle, żeby dowiedzieć się, że wchodzi do bazy zmienna x2, to pytanie w miejsce której ze zmiennych. No najlepiej jest w tym momencie podzielić rozwiązania brzegowe, czyli odpowiednio u nas 2000 i 2800 przez elementy kolumny kluczowej, czyli tej zaznaczonej u mnie na żółto, tej, która wskazuje zmienną, która wejdzie do bazy. Jeżeli w tym momencie podzieliłam 2000 przez 0,4 i 2800 przez 0,2, to w tym momencie spośród wyników tych podzieleń, tych ilorazów, ale tylko dodatnich, ale musimy pamiętać, ujemne odpadają, to spośród dodatnich najniższy możliwy wynik, jaki się pokazuje, to 5000. Oznacza to tyle, że zmienna, w której wierszu znajduje się to 5000 jako wynik podzielenia, to ta zmienna wyjdzie z bazy. A więc do nowej bazy wejdzie x2, a z tej bazy wyjdzie zmienna x5. A więc, jeżeli początkowo baza miała układ 0,1, 1,0,0,1 i teraz zmienna x5 nie będzie już zmienną bazową, to nowa baza, którą tutaj mogę przedstawić, to jest x2, x6. I musimy to całą tablicę drugą uzupełnić. Lepiej zacząć od tego, że jeżeli wiem, że zmienną x2, nowymi zmiennymi bazowymi jest x2 i x6, to najlepiej przepisać elementy tej zmiennej x2 z poprzedniej tablicy simpleksowej i jakie elementy ma x6 w tej poprzedniej tablicy, czyli 0,1. I teraz, jeżeli tutaj była nasza baza, to nową bazą będą już nowe liczby, ale dokładnie w tym samym miejscu. I te dwa elementy 2 na 2 to jest macierz odwrotna z tej macierzy bazowej, którą tutaj przed chwilą sobie określiliśmy. A pozostałe cztery kolumny z dwoma wierszami to jest obliczenie macierzowe. Jeżeli teraz tutaj to zaznaczymy, obliczenie macierzowe tej macierzy odwrotnej, którą przed chwilą policzyliśmy po prawej stronie, przez elementy, które były stare, czyli dokładnie te same, ale w poprzedniej tablicy simpleksowej. To, co otrzymamy, to będą właśnie te rozwiązania 2 na 2. Zawsze przed obliczeniem macierzy zaznaczamy pole, w którym coś chcemy wpisać. Wpisujemy całą formułę, że jest macierz kropka iloczyn, od czego? Od tej tablicy razy średnik, ta druga tablica. Wciskamy Ctrl, Shift i dopiero wtedy Enter. Musimy o tym pamiętać. Żeby sprawdzić, czy druga tablica simpleksowa jest optymalna, to my musimy policzyć ZJ, a potem CJ minus ZJ. Te obliczenia biorą się stąd, że ZJ to jest zawsze przemnożenie macierz iloczyn. Znowu elementy, współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych, czyli 14 i 0, przez elementy całej tego, inaczej, zróbmy tak, zaznaczamy całe pole, gdzie policzymy sobie ZJ macierzowo. I w tym momencie wpisujemy formułę macierz iloczyn, gdzie mnożymy współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych przez całe te elementy dwóch ograniczeń z bieżącej tablicy simpleksowej. Może brzmi trudno, ale popatrzcie po prostu, jak to się liczy i nie będzie tak źle. Więc jeżeli przemnożymy, oczywiście Ctrl Shift Enter wciskając, mamy współczynniki ZJ. Jeżeli obliczymy CJ już na zasadzie różnic między ZJ, otrzymujemy wyniki. Jak widać, w tym momencie już współczynniki funkcji celu znacząco spadły i dochodzimy do rozwiązania niemal optymalnego, bo tylko jedna kolumna posiada wartość współczynnika optymalności CJ minus ZJ dodatniego, czyli nieoptymalnego.
Jeszcze jeden element nam został. Wartość funkcji celu naturalnie to są po prostu współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych przez elementy rozwiązujące, czyli tutaj to źle powiedziałam, elementy brzegowe o tych ograniczeń na zasadzie formuły macierz iloczyn to razy to. Czyli po prostu matematycznie by było to razy to plus to razy to i tutaj jest wynik. Matematycznie poprzez sumę iloczynów też byśmy policzyli. Jeżeli teraz wiem, że najgorszym możliwym wynikiem jest 4, to jest wskaźnik optymalności nieoptymalny, najgorszy, możliwy, najwyższy, dodatni, to w tym momencie zmienna x4 wejdzie do nowej bazy, czyli stworzymy nową tablicę, gdzie w nowej bazie będzie x4, ale pytanie w miejsce której zmiennej? No właśnie, dlatego dzielimy rozwiązanie brzegowe przez elementy kolumny kluczowej, czyli kolumny x4. Czyli dzielimy 5000 przez 0,5 i odpowiednio dzielimy w tym momencie, źle, bo tutaj pokazałam, element brzegowy przez 0,4 z drugiego wiersza kolumny kluczowej. Spośród dodatnich, zawsze będę to zaznaczała tylko dodatnich, najniższy możliwy wynik jest 4,5 tysiąca. I czy w sumie nieważne, czy to jest funkcja celu dążąca do maksimum, czy do minimum, zawsze szukamy najniższej spośród dodatnich wartości, a więc to w tym momencie zmienna x6 wyjdzie z naszej bazy i ją zastąpi x4. Dlatego piszę, że w tym momencie zmienną x4 wprowadzamy w miejsce zmiennej x6, a więc w tym momencie w naszej drugiej tablicy simplexowej, tutaj to jest błędnie powiedziane, raczej nie w drugiej, a w trzeciej tablicy simplexowej, tak, w trzeciej tablicy simplexowej zmiennymi bazowymi będzie x2 i x4. A więc nowa tablica simplexowa, którą tutaj już zapisałam, też posiada zmienną x2 i x4 jako dwie zmienne bazowe, przepisane zostały współczynniki funkcji celu, przepisane zostały w ogóle wszystkie zmienne decyzyjne. I teraz jak uzupełnić pozostałe tutaj wnętrze, skąd to się wszystko bierze? Z tego, że jeżeli nowymi zmiennymi bazowymi jest x2 i x4, to zmienna x2 w ostatniej tablicy simplexowej posiadała zapis 0,1, a zmienna x4 w ostatniej tablicy simplexowej miała zapis 0,5 i 0,4, to ostatnie dwie zmienne i dwa wiersze to jest wynik przemnożenia czy stworzenia macierzy odwrotnej z tej macierzy bazowej. A więc to jest to. I jak ostatnio pokazywałam na ostatniej tablicy, ten układ pozostałych, powiedzmy, dwóch wierszy, ale dla tylko pozostałych czterech zmiennych decyzyjnych, to jest wynik przemnożenia tej macierzy odwrotnej, która sąsiaduje z tymi elementami, które były w poprzedniej tablicy simplexowej. A więc mamy już wstępnie uzupełnione te elementy. Oczywiście rozwiązanie brzegowe w nowej tablicy simplexowej powstaje przez przemnożenie w sposób macierzowy macierzy bazowej odwrotnej razy to, jak wyglądał wektor rozwiązań brzegowych w poprzedniej tablicy simplexowej, czyli w drugiej u nas. ZJ oczywiście w sposób naturalnie cały ten układ tutaj wynika z przemnożenia, tak jak tu widać, pole CB transportowane, czyli współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych, przemnożamy razy cały ten zapis tutaj widoczny z dwóch ograniczeń. To, co nam wyjdzie, to jest ZJ. Od tego odejmujemy oczywiście CJ minus ZJ, tutaj mamy wyniki i jak widać w tym momencie uzyskaliśmy takie współczynniki, które są tylko dodatnie lub przepraszam, tylko ujemne lub równe 0, a więc przy kryterium efektywności max dają nam wartości funkcji celu najlepsze możliwe.
A teraz, jeżeli pytanie jest, no to dobrze, jakie jest rozwiązanie ostatecznie, to w tym momencie powiem tak. Zmienne bazowe są tutaj. One posiadają wartości współczynnika tych, powiedzmy, rozwiązań brzegowych. Czyli x2 równa się 2750, x4 równa się 4500. A pozostałe zmienne, jeżeli byście pytali, czyli x1 i x3 z definicji są równe 0. A pytanie dlaczego? No bo zmienne bazowe ileś mogą wynosić, a zmienne niewystępujące w bazie, czyli tak zwane zmienne niebazowe, z góry z definicji są równe 0. A drugim elementem, który podstawowy jest potrzebny do znalezienia, do interpretacji optymalnej tablicy simpleksowej lub też każdej dowolnej, to nie tylko określenie, ile wynoszą wartości zmiennych decyzyjnych, ale też określenie wartości funkcji celu. Wartość funkcji celu zawsze się znajduje tutaj w wierszu ZJ dla kolumny rozwiązań brzegowych. Dlaczego? Bo to jest po prostu wynik przemnożenia rozwiązań brzegowych przez współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych. A więc na przykład byśmy powiedzieli przy produkcji na przykład czterech rodzajów asortymentu i przy maksymalizacji zysku, że zysk jest najwyższy na poziomie 88 tysięcy złotych, gdy produkujemy wyrobu drugiego 2750 na przykład sztuk i wraz z produkcją wyrobu czwartego na poziomie 4500 sztuk. Przy czym nie należy w ogóle podejmować produkcji X1 i X3, gdyż nie jest to na tyle opłacalne, a wszystkie ograniczenia, tu akurat mamy tylko dwa, są przy tym spełnione. Ja na tym kończę omawianie metody Simplex w sposób macierzowy w przypadku dwóch z ograniczeń przy czterech zmiennych w programie standardowym. Postaci standardowej. Jeżeli potrzebujecie się ze mną kontaktować, jak najbardziej możecie drogą mailową. Adres mailowy mogę tutaj zapisać: zadania/projekty@wp.pl. To jest mój podstawowy adres mailowy. Ja ich posiadam oczywiście więcej, ale na każdy pisząc ja na pewno się odezwę, nie zostawiam maili bez odpowiedzi, a Wam polecam ćwiczyć, 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 subskrybujcie mój kanał, omawiajcie jak najwięcej przypadków. Subskrybujcie, tak jak mówiłam, kanał, komentujcie te filmy, udostępniajcie filmy znajomym i korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce, cierpliwości, jak najwięcej ćwiczyć.